żenić się czy się nie żenić, tego dylematu nasze babki czy prababki, które używały takiego żelazka jak to, jeszcze z duszą, znaczy tutaj na węgielcu, nie miały. Także za czasów Jana XXIII. Dzisiejsze pokolenie ma zdecydowanie ten problem i już w 1902 roku pewna francuska pisarka wyraziła bardzo dobrze te wątpliwości, które ma większość młodych decydujących się jednak nie przychodzić do kościoła na ślubny kobierzec. Bohaterka powieści tej francuskiej pisarki, Klaudyna, w dniu ślubu powiedziała takie słowa do swojego przyszłego męża. Każe mi pan pościć zupełnie niepotrzebnie. Męczy mnie pan straszliwie. Bez litości dla nas obojga pozostawił mnie, wbrew mojej woli, nietkniętą aż do tego ślubu na ola Boga. Szczerze zezłoszczona koniecznością informowania mera i proboszcza o mojej decyzji współżycia z Renaudem, nie chciała w niczym pomóc Otusiowi ani nikomu. Renaud wykazał przy tej okazji wytrawną cierpliwość, tatuś, poświęcenie niesłychane, wściekłe i ostentacyjne. Autorka nazywa się Colette i w tym tomiku praktycznie daje dwa takie podstawowe powody, dla których i dzisiaj tak wielu młodych odmawia małżeństwa. Po pierwsze, nie widzą powodu, dla którego należałoby się powstrzymać przed ślubem z pożyciem seksualnym. I po drugie, wydaje mi się, że małżeństwo to właściwie jest seks. I po co to ten związek seksualny legalizować? Konieczność informowania mera, czyli władz cywilnych i proboszcza o współżyciu ze swoim umiłowanym. Te dwa powody mogą być przekonujące dla wielu młodych, którzy po prostu są nieświadomi tego, czym jest miłość małżeńska, czym jest życie rodzinne. Dla tych, którzy chcieliby jednak odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, chcieliby zejść głębiej do tego, czym jest miłość mężczyzny i kobiety, sięgnijmy do poematu Jana Pawła II, Tryptyk Rzymski. Prasakrament. Kimże jest on, niewypowiedziany, samoistne istnienie, jedyny stwórca wszystkiego, zarazem komunia osób? Bóg jest komunią osób, miłością Ojca, Syna, Ducha Świętego, a oni, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, został im przez Boga zadany dar, wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w nim. Oboje nadzy nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar.